Dobry update, oktober 2022. Dylisto dzisiaj nowym developer update'em i przyznam, że zaskoczyłem się trochę, że w ogóle to dropnęli. Jakoś tak, wiecie, grałem sobie wczoraj na spokojnie, gdzieś tam gada, że developer update, ja nawet to pominąłem przypadkiem. I takie, ej, developer update, what the fuck? Generalnie, jeśli chodzi o PTB, prawdopodobnie będzie w następny wtorek. Ten już będzie dosłownie za chwilę. Jest oczywiście to do update'u 6.4.0. Czyli samego chapteru, więc to są generalnie, zobaczycie tak jakby to, co będzie jeszcze wokół tego chapteru. O samym chapterze jeszcze z dużo nie wiemy, sami jest coś z przecieków. Natomiast przejdźmy do tego, co nam devsi oficjalnie dali. Więc tak, boty w customowych meczach. Tak, devsi w końcu dodają boty w customowych meczach. W końcu będziemy mogli sobie wystartować lobby, pozwiedzać mapę, posprawdzać rendery, jak wyglądają, położyć na przykład respów totemów, poćwiczyć sobie na boty i tak dalej, i tak dalej. I to jest spoko, bo no ja bardzo często nie chciałem już kogoś na przykład męczyć, żeby ktoś wszedł na mnie do kryfa, żeby przytasować jakąś rzecz. Natomiast niestety jeszcze nie ma wszystkich rzeczy dostępnych, dopiero będziesz planować. Po co nie będzie dostępne? Potem nie może być killer. Aktualnie pierwsze muszą nauczyć boty, jak używać mocy, dlatego póki co będziemy dawać tylko surwy. W sumie z drugiej strony jeszcze jestem ciekaw, na jakim poziomie będą surwy. Bo na przykład na tutorialu te boty, to pojawią się na przykład terroru killera. Kolejną rzeczą, że nie wszystkie rzeczy są dostępne, że, może tak, nie możemy jeszcze wybierać nawet to, co tego boty będą miały do ekwipunku, czy pewnie jakieś apteczki, czy jakieś amperki konkretne, czy coś. Nie wszystko ma być dostępne. Natomiast, no póki co, możemy sobie po prostu dać bota i na przykład jak gramy znajomym jednym, możemy dać mu 3 boty i sobie możemy zagrać normalnego mecha w DBD, nie spinając też, że to jest zwykły mecz, prawda? I to jest spoko, jak najbardziej na plus. Fajnie można się pobawić czy coś, więc spoko na plus właśnie mówię. Poćwiczenie, czy sobie zabawić się z jakimiś znajomymi, na przykład nie macie pełnego partii czy coś. Jest to naprawdę świetne, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że tak szybciej rozwiną, właśnie, że możesz też grać jako surf i dalej bota killera, wybrać konkretnego killera, wybrać konkretne perki na przykład mu i tak dalej. Zobaczymy. Ciekawe, czy wymuje, na jakim poziomie inteligencji dostaniemy. Natomiast pewnie coś potestujemy, jak już to będzie oczywiście dodane. Idąc dalej, mamy Visual Improvements. No i zmieniają kolejne wizuale w DBD. I na przykład są te nowe breakable wall, które, no nie wiem, podobają się jakkolwiek. Dla mnie wygląda to obrzydliwie. Wolę stare standardowe tego breakable wall, ale nie, może to przykład z przyzwyczajenia. Natomiast też jakoś nie będę z tym płakał. Jakby, ma nowy palet. Znaczy nowe tego, nowe ściany. Nowe palety też będą. Chociaż powiedziałbym, że trochę są mniej widoczne, ale to też, no mówię, trzeba zobaczyć, jak to będzie w grze wyglądać. Ale jakaś taka, no nie wiem, jakaś ta jałowa ta paleta, no nie wiem, no taki niespecjalnego. Jestem ciekaw, czy znowu błąd z Freddy wyjdzie. Bo pamiętam, że jak zmieniali palety, wygląd, to Freddy fejkowe palety miał inny niż prawdziwe i to było bardzo łatwe do rozpoznania. Ale to zobaczymy jeszcze. Jeszcze to przetestować na PTB. Ale co ciekawe, basement jest równie zmieniany i tutaj już mamy trochę bardziej pokaźne zmiany, ponieważ to są naprawdę... Zobacz, jak to pimiowanie wygląda. Oczywiście pamiętaj też, że to też będzie na ultra pewnie, ale mimo wszystko. Pewnie wydaje się o wiele większa, jakieś większe wielkie zaułki, więc nie sprawdzenie pimi może być też trochę bardziej kłopotliwe dla killera. No to jeszcze zobaczymy. Jakby zakładam, że chyba to są schodki, więc jak wchodzimy, to mamy... Znaczy nie, nawet nie wiem, czy to są schodki. Może tutaj jest wejście? Trudno mi trochę powiedzieć. Ale no, szafki też są jakoś porozstawiane po kątach. Nie wiem, gdzie jest na przykład skrzynka, ale pimi wydaje się o wiele, wiele większa. O, w sumie chyba tutaj nawet mamy lepiej, że tutaj są schody. W sensie w ogóle to krwi, nie wiem, pina mi się giga podoba. Sądzę, że jest o wiele lepsza niż aktualna. Schodzimy, tutaj mamy szafki, tutaj mamy w kącie i tu możemy się schować. Może nawet nie jest ona aż tak zmieniona. Mówię, to tak z screenów to różnie wygląda. Wydaje się po prostu ona o wiele większa i możliwe, że baza jest taka sama, chociaż to wydaje mi się chyba jest też dodatkowa ścianka tutaj na prawo. Ale no nie wiem. Zakładając, że to jest oczywiście jakby normalna pimia, tylko po prostu trochę większa, no to by tu będą szafki. Tutaj by była pojedyncza szafka, co prawda. Ale okej. Tutaj by było po prostu tego, taki... tutaj by była kolejna szafka i tutaj by na lewo była skrzynka. A może widzicie kursor. Po prostu jeżdżę kursorem, ale no... Ale tak by to wyglądało. Kolejne zmiany i tutaj już przechodzimy trochę bardziej... kontrowersyjne zmiany, czyli generalnie Locker Blunt Immunity. Może inaczej jeszcze, może zacznijmy od tego początku. Deś mówi, że właśnie zmieniali latarki, wygląda na to, że epilepsja, żeby ludzie nie mogli spamować tymi latarkami, wam po ekranie i tak dalej.
Oczywiście też pod względem tym, że o, toksyczno, bo ktoś wam klika latarką, whatever. Natomiast są dwie zmiany, jeśli chodzi o blindy. Jedno z Local Blind Immunity. Gra i defi są właśnie zrobić coś takiego, że gra może tak. Jest coś takiego w community jak Local Save, tak? Surwy mogły po prostu jeden surf skakuje do szafki, drugi podchodzi, zaszlajtuje kiderę, kiedy surwa wyciąga z szafki i cyk, free escape, nara. I może to było fajne, skillowe, ciekawe, mechanika. Natomiast na pewnych mapach, w niektórych momentach było to problematyczne, że mogli w sumie robić to praktycznie w wieczność. Aż oczywiście latarka mnie tego się nie wyczerpie. I na przykład spotkałem ludzi, którzy... Była taka mała fala, nie wiem, czy ktoś nagrał na przykład ktoś odcinek na jakiegoś YouTube'a czy coś, ale był tego, pikowany cały czas Isle of Crows w moim wypadku i ciągle surwy chodziły tam do jednej szafki i się cały czas próbowały local save'ować. Trochę nieudolnie, co prawda, i dość często nawet przegrywali przez to mecze, natomiast faktycznie, jeżeli ktoś by dobrze to cały czas robił, mogliby kupić masę, ale to masę czasu, dlatego killerzy, znaczy killerzy, devsi chcą temu zapobiec, że po prostu nie można zblindować, kiedy wyciągamy kogoś z szafki. I no, jest to ciekawa mechanika, szkoda trochę, wolałbym, żeby zrobili to jakoś inaczej, ale z drugiej strony, jak? Co mogliby zrobić innego? Nie mam pojęcia. Więc no. Więc no okej, okay. Sporo tu suwają. Natomiast mówię, wolałbym jakieś inne stopienie, na przykład, nie wiem, może zrobić jakieś 50-50, że wybieracie, którą stronę szafka będzie, nie wiem, drzwiczki będzie zasłaniać i służ ma 50-50 szansę, żeby pozblindować czy coś, nie wiem, cokolwiek. I zmiana jeszcze w flasha i save buffer. Najpierw tutaj mówią, że oczywiście najlepiej wilasze znają timing latarki i są w stanie to zrobić bez problemu, bo generalnie, żeby zblindować aktualnie killera, musicie idealnie wytimingować, że kiedy skończy się jego animacja, a nie będzie w stanie się obrócić. Że idealnie wtedy zblindujecie w tym momencie, żeby wszedł flasha i save. I to jest spoko. To jest skillowe, musi mieć dobry timing i nie ma się za free escape'a, tak? Ale dla nowych graczy jest to oczywiście większy problem, bo trzeba się tego nauczyć. Najlepsi chcą dodać 0,25 sekundy buffer na końcu animacji killera, że nawet jeżeli zblendujecie w ciągu tych 0,25 sekundy, to blind wam wejdzie i wylecie surwa. Ja na przykład osobiście nie sądzę, żeby jakkolwiek ułatwianie tych flashlightów było ok. Jakby kiedyś już było na przykład taki update, chociaż to było o wiele bardziej absurdalne, bo kiedyś był taki update, przy jakimś tam update'cie na zamiatem na chiński Nowy Rok. Był update, że zblendowaliście killera w jakimkolwiek momencie animacji, mogliście już nawet odbiec i na końcu animacji killer po prostu automatycznie dropi surwa. To było tak disgusting, to było tak nieskillowe, że mogliście po prostu zrobić to kiedy chcecie, że to było po prostu tragiczne. Zmienić to od razu. Tutaj widzę, to jest trochę bardziej... Co mi brakuje? Bardziej sensowne, nie jest to takie tragiczne już od razu z założenia. Natomiast, no mówię, nie sądzę, żeby ułatwianie tego było jakąś dobrą rzeczą. Sądzę, że właśnie wymaganie tego timingu i uczenie się tego jest spoko. Ale oczywiście będzie to jakoś skillowe, ale no nie wiem, trzeba będzie zobaczyć na PTB. Bo zadawia się 5 sekund też nie wygląda jakoś super strasznie, ale no sam nie wiem. Nie sądzę, żeby moje ułatwianie latarek było dobrym pomysłem, natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. A idąc dalej, mamy Mesh Making Improvements. Jeśli chcą zrobić małe zmiany w MMR-ze, znowu namieszać, mam nadzieję, że ta szakta spowoduje jakichś problemów z grą, bo aktualnie jest w miarę stabilny, ale no przejdźmy do konkretu. Team Base Ratings. Jak wiecie, aktualnie surwy, żeby ich MMR wzrastało, muszą po prostu uciekać z mapy. I były też takie zachowania, że na przykład ktoś ratował swój team, na przykład ginąc na haku, poświęcają się za innych, żeby inni mogli uciec, no i on przez to przetracił, tak? Dlatego też chcą sprowadzić właśnie team-based ratings, które będzie powodowało, że za poświęcenie się dla swoich teammateów nie będzie aż tak karani za to, tylko będzie tam jakoś, wiecie, pewnie mniej będziecie tracili punktu, bo wiadomo, dalej umarliście, więc no. Natomiast będziecie tracili pewnie mniej. Tylko właśnie pytanie, jak w ogóle będzie gra stwierdzała, że kiedyś poświęciliśmy dla swojego teamu, że co w endgame'ie się zabiliśmy, a na przykład hack w środku gry na przykład mógłby uratować cały team, bo nie wiem, Bubo was kampił, trzymaliście tego Bubę, nie robiliście 4% i dzięki temu na przykład wasi teammatesi wkręcili geny i po prostu uciekli, tak? Ale to właśnie będzie na przykład stwierdzeniem, że wyrtowaliście swój team. Zakładam, że to bardziej będzie w endgame jest coś sprawdzane, nic w środku gry, bo to nawet nie ma żadnego pojęcia, jakby to mogło działać, natomiast takie chcą prowadzić. No i extended breaks, generalnie aktualnie, jak już mam rozumieć, to będzie dodane tak, że jeżeli na przykład
nie gramy miesiąc DBD, czy mam wtedy breaka. Gra będzie po prostu szybciej nam namierzała, jaki nasz MMR powinien być po tej przerwie. Żebyśmy po prostu grali na dobrym poziomie, żebyśmy na przykład nie musieli grać, na przykład, nie wiem, powiedzmy, byśmy top MMR, chociaż mówię, no, aktualnie to jest takie głupie stwierdzenie, ale powiedzmy, że byliśmy w tej topse, więc powiedzmy, nie graliśmy miesiąc, więc gra będzie nam po prostu sprawdzała, na jakim jestem poziomie i będzie nam lepiej dopasować przeciwników. To jest okej, okay, natomiast jak to dokładnie będzie sprawdzać, tak jak mówię, i tak DBD, jak w ogóle nasz system ma dokładnie sprawdzać, kiedy jesteśmy na podobnym poziomie, kiedy mamy Surf, a killer, które mają kompletnie niedobrzektiwy, mamy kompletnie różnych killerów, a szkoda gadać. Więc tak by to wyglądało. Natomiast no, tak samo mówię, że jakby te zmiany mogą coś namieszać, ale że zbyt dużo nie namieszają, ale mówię, z drugiej strony jakby nie ma co gadać więcej o tym merze, bo aktualnie MMR został tak zmieniony, że aktualnie przedział skillowy, jaki spotykamy graczy, jest naprawdę ogromny. Więc jeżeli weźmiemy tego jakby soft capa tak zwanego, no to tak szczerze, to spotykamy ludzi jak na, powiedzmy, czerwonych rangach, tylko że nawet trochę lepiej to obrazuje, bo nie interesujemy takich totalnie bambików tak często, jak kiedyś. Więc nie ma co o tym jakoś więcej gadać, MMR już nie jest aż takim problemem. Może, mówię, zależy też, jak chcemy dojść, natomiast mój przedział skillowy jest tak ogromny, więc raczej to dużo nie zmieni, chociaż już zobaczymy. Idąc dalej, update o cheatowaniu. Devsi nas informują, że generalnie zablokowali cheaterom hukowanie się na naszych oczach, instantowe robienie generatorów, startowanie meczu z dwoma killerami, duplikowanie perków i addonów, flashlighty, żeby miał jakiś większy duration i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, no jak widzicie, sporo jest tego, tak? I będąc czterym, ja na przykład w swoich meczach ostatnio zbytnio cheaterów nie widziałem. Tylko widziałem jednego bota u znajomego, który został ograny, co ciekawe, bo był hack na Bilbiczu, którego nie da się powiesić. A bot miał coś takiego ograny, że musi powiesić do, przy najbliższym haku. Więc ograli go tym, że po prostu nie mógł powiesić. Jeszcze wkręciło geny i uciekło, tak. Ale generalnie faktycznie tych cheaterów zbytnio nie spotykam po prostu. Nie wiem jak u was. Możecie powiedzieć właśnie, czy was sytuacja się trochę poprawiła. Natomiast ja kompletnie cheaterów o to nie spotkałem. Może jakichś takich cichych, co tam może coś dodali sobie czy coś, ale szczerze, no, ostatnio ich zbytnio nie widzę. Więc jestem ciekaw, czy faktycznie po prostu coś ucichło. Czy może tam muszą chwilę popracować, żeby to wszystko przełamać, co The Behavior zrobiło, czy może po prostu mam ostatnią farta i po prostu ich nie spotykam. Więc mówię, wiecie jak to u was. No i ostatnią rzeczą to są czasowe bany. Nie mówimy o banach za disconnecty, to są kompletnie inne bany, tylko na przykład za griefing, obrażanie innych, eksploitowanie, tego typu bany. Na przykład osobiście tego bana jeszcze nie dostałem, ale po prostu są przedłużone kary. Pierwszy ban był 24 godziny, teraz będzie miał 48. Drugi ban był 48 godzinny, teraz będzie 1 tydzień. Trzeci w ogóle jest ten, że trzeci ban, wcześniej był tylko tydzień, teraz będzie miesiąc. Pff, to jest masa czasu. No i czwarty jest po prostu permanentny ban, bez zmian. Co tutaj jak wejdziecie w linka, to macie generalnie mowa właśnie, że eksploitowanie, obrażanie innych, glifowanie i tak dalej, i tak dalej. Za te rzeczy są bany po prostu. No i tak by to wszystko wyglądało. A na najbliższy Devor update, przypominam, że mówię, to są wszystkie zmiany, które wejdą w 6.4.0, czyli będzie prawdopodobnie PTB we wtorek następne, znaczy no, po prostu najbliższy wtorek, więc zapraszam, godzina 17 na Twitcha, link w opisie, na pewno będziemy ogrywać wspólnie, więc nie może was zabraknąć przy tych zmianach, ale mówię. Patrzę overall, boty naprawdę bardzo fajnie, żeby się poszkolić czy coś, mega bardzo fajnie, że to wprowadzają. Wizualne improvements, te palety i ten, to whatever trochę, zobaczymy jak to będzie widoczne w normalnych meczach. Basement to wygląda kozacko. Żeby się zobaczyć dokładnie jak wygląda ten układ, ale mówię, to wygląda po prostu na jakby po prostu poszerzenie piwnicy i tyle. Z flashlightami, no nie wiem. O, to się troszkę boję, że to może być zbyt mocno abuzowane, ale z drugiej strony mówię, to nie wygląda na aż tak złe, więc zobaczymy jak to będzie już w samej grze. Matchmaking problem z raczej, bym na to specjalnie nie patrzał, cheating, póki co się sprawdza powiedzmy. No i tutaj akurat takie trochę, nie wiem, no tutaj co mogę więc powiedzieć, no. Przedłużanie po prostu bany i tyle. Więc no, tak by się prezentowało. Czekamy na naszego rycerza, bo generalnie mogliście zobaczyć sobie na YouTubie
był już teaser mieczyku. W sumie, że powiem, właśnie rycerzem dodanym do DBD. Natomiast to jak się wyjdzie, no zobaczymy. Więc mówię, zapraszam na Twitcha, link w opisie, tu będzie wiadomo nickname. Na pewno będziemy ogrywać tam PTB, więc przypomnę na wtorek, godzina 17, prawdopodobnie to będzie ten PTB. No i co? No i tyle. Trzymajcie się.